cześć, witajcie. Po długiej przerwie, bo już ponad miesiąc czasu nigdzie nie byłem, nigdzie nie chodziłem. Troszkę praca, problemy ze zdrowiem i pogoda zmusiła mnie do takiej długiej przerwy. Ale dzisiaj znalazłem troszkę czasu, to pomyślałem, że sobie wyskoczę. Ale jakie jaja miałem, wskakuję do mojego pieruna, kręcę kluczem, a on tylko puścił dymka, koniec. Ale poszukiwacz musi zawsze z takiej sytuacji, z takiej represji wyjść pełną garścią, więc kupa pomysłów. Wyskoczyłem z auta, no to prostownik na fast, dostał pół litra oleju, 40 minut i odpalił. Chodzi jak żyleta, jak nowy. No jak to głosi stare słowiańskie przysłowie, koń wie jak kubyle dogodzić. Tak samo tutaj zrobiłem, chwila, moment, auto sprawne, no i jedziemy. Jadę, tak postanowiłem sobie, że wyskoczę sobie na plażowe wykopki. Skoczymy sobie na zalew do Radawy. O chwilę pochodzę, mam. No już jest godzina 16, o 18 już jest ciemno, to długo nie będę chodził, ale na powrocie może skoczę do siebie na działkę, jeszcze tam zobaczę co się dzieje, to może tam jeszcze włączę wykrywacz. No to do zobaczenia na plaży. Hej. Kto jeszcze nie był w Radawie, bardzo ładna, bardzo ładnie malownicza wioska. Tutaj byłem praktycznie w lesie. Bardzo ładny zalew. Można wynajmować domki. Zresztą tam troszkę pochodzę po zalewie, pokażę. Tutaj mamy cmentarz wojenny z 1915 roku. Kto by chciał, to też jest, można sobie poczytać o Radawie, co tam się działo w czasie wojny. No i zbliżamy się do zalewu. Ja w większości nie będę tam pokazywał, co tam może wykopałem, bo wiadomo, a czy zrobię podsumowanie na końcu, bo wiadomo co może być, można się spodziewać praktycznie samych polmosów. Ojejku, polmosów, pultapsów, kabzli. No, przejeżdżamy przez bramę. Oj. Bardzo ładnie tutaj jest i wszystko jest zrobione i to tutaj. Zresztą zaraz pokażę. O, tutaj mamy park glinowy. Tak nie widać, on jest praktycznie między drzewami. O, ja może zrobię zbliżenie. Kto lubi takie jazdy ekstremalną, to można sobie poszybować, powspinać się. Tutaj też jest taki lina przez zalew. Można sobie przelecieć. No oczywiście bary. A ja zaraz skoczę sobie na plażę. No tutaj mamy jeszcze taką ciuchcię dla dzieci, atrakcja. A tutaj na tym ta ciuchcia stoi na oryginalnym nasypie, który był zbudowany przed wojną i służył, to była kolejka wąskotorowa, służył po prostu do wywozu drewna, służyła ta kolejka. I tutaj mamy, o tam jeszcze mamy ten park linowy, może tam później podejdę albo od boku pokażę. Mamy zalew, bardzo pięknie jest. Tam mamy w oddali, to tam są koncerty, scenę zrobioną. Dzisiaj będę chodził na ustawieniach. Dyskryminacja 0, głos 10, czyli standardowo.
i moc ustawię sobie dzisiaj na praktycznie może 4-5. Zaraz zobaczę. To do zobaczenia za chwilę. No kochani, jestem sam na plaży. Cisza, spokój. Muzyczka gra w tle. Praktycznie teraz miałem sygnały same 57, czyli pultapsy. Teraz mamy 51, 54, bo ta monetka leży bokiem i mamy pierwszy pieniądz. Jest 10 groszy. Jest jeszcze, zobaczę czy coś jeszcze. Powoli będę kończył, będę zawieszał działalność. O, coś jeszcze jest. Będę zawieszał działalność, ale oczywiście proszę się nie bać. O, jest i pultapsik nawet. O. Proszę się nie bać. Gwarancja i wszystko jest, nadal działa. Po prostu będę zaczynał pracę nad nowym modelem pinpointerka. Jedynie co mogę powiedzieć, to że na pewno będą rabaty dla tych, którzy kupili u mnie też ten stary pinpointerek. A i więcej szczegółów nie będę zdradzał, przynajmniej na dziś. Nie chcę zapeszać. To do zobaczenia w następnym dołeczku. A jeszcze nie wiem, czy będę teraz na koniec tego miesiąca zawieszał, czy jeszcze na koniec listopada. Zaraz zobaczymy jeszcze. Mamy i folię jeszcze aluminiową. Dobra, to do następnego. No kochani, znalazłem jeszcze przed chwilą dwie dychy, czyli już mamy 30 groszy. Ale też co znalazłem, chyba w Chile są takie rysunki na ziemi, co tylko widać z lotu ptaka. A tutaj widzimy, ktoś narysował wielkiego ptaka. Też wyryte w ziemi. Nie wiem, czy to starożytni, czy nie. No ale pokaźne. Do następnego. Hej. No jest następny sygnał. Tym razem już grubszy nominał. Bicie 56. Pultapsy biło 57. No i trafiło nam się 50 groszy, jakieś takie przetarte. To do następnego. Ja będę musiał za chwilę przestawić samochód, po prostu wyjechać tutaj z tego zalewu. Będzie zamknięta główna brama, ale po zalewie można chodzić, tylko po prostu jest zamknięte jako parkingi. Nie można o tym wjeżdżać. Po tej godzinie. No to do następnego. No, przestawiłem samochód. Teraz postanowiłem od drugiej strony zajechać, to jest takie miejsce parkingowe. Wchodzimy przez bramę. Tutaj mamy taki amfiteatr na wodzie. O, zaraz pokażę. Tu jest też tama, to co słychać tak szumi. Radawie też, no, na wakacjach to wiadomo, że imprezy i tego. Mamy też taki duży zlot motocyklowy. O, tam mamy tamę. Amfiteatr. No, kto tam lubi trochę i kajaki. Zaraz, za chwilę będzie, że to jest autoreklama Radawy. Ja sobie podejdę na plażę jeszcze. Pochodzę jeszcze może z pół godziny, 40 minut.
i chyba będę się powoli zabierał z powrotem na działkę do siebie. Muszę tam jeszcze zobaczyć, co się dzieje, tak jak wspominałem wcześniej. O, tutaj mamy. Dobra, to do zobaczenia na plaży. No, kochani, mamy następny pieniądz, wpadła dycha. I idziemy dalej pospacerować. Troszkę po pracy jestem, po obiedzie to trzeba spalić kalorie. Przy okazji sobie pochodzić, pozwiedzać. To do następnego. No, witajcie. Przed chwilą właśnie znalazłem dwie dychy, 20 groszy. Ale chciałem wam pokazać, chociaż nie zawsze tak wykrywa, że reaguje. Tutaj mamy kapsla. To jest bardzo dobrze. Myślę, że to zależy, jak jest ułożony, bo to mówię, tutaj mamy kapsla pionowo. Ze znaczkiem tam iron i cisza. Chociaż tutaj mamy żuberka. Takie. Całkiem blisko kolor, ale już dalej to jest. No takie dziwne te sygnały, no ale coś widzę, że się tam stara wykrywać. Coś tam pokazać. Ja jeszcze zrobię małe kółeczko i wracam do auta. To cześć. No kochani, trafił się grubszy fant. Bicie 66-65. Mamy dwójkę, czyli zarobiliśmy na... Oj, sorry. Zarobiliśmy na browara. Tak standardowo. Kabzel, pull tabs praktycznie, ale... Zobaczymy, co jeszcze się trafi. No to cześć. Dzisiaj mówię, taka odmiana plażowa. Rekreacyjna. No kochani, zaczyna sypać kasą. Tutaj wykopałem dwójeczkę i mamy następną obok. Jest następna dwójeczka. Czy już mamy jakieś chyba 4,80 razem. Imprezę można zrobić. To cześć. No kochani, sypie z wora jak z wora. Tutaj praktycznie mamy te dwie dwójeczki. I jeszcze pokazała nam się złotóweczka. Już troszkę ją zaczęło brać. Ale w sklepie przyjmą. Szukam dalej. No kochani, czas na podsumowanie. Patrzcie ile hajsu. Kurde, więcej jak z YouTube'a. Mamy tak. Dwa browarki tańsze. Cztery browary. Ojejku, trzy browary mam tak. 6 zł. 6,50. Kurde, już jest siódemeczka. 7,20. 7,30. 7,40. No jakieś 7,50. Szał. Dzięki za uwagę. Ja jadę to roztwonić. A przy okazji zapraszam na następny odcinek. Dzisiaj jest wtorek, myślę, że w sobotę wyskoczę, jeżeli nie będzie padać. To spotkam się z kolegą Whitesem. O, jeszcze mam jedno pytanie do was. Tak jak wspominałem wcześniej, zaczynam powoli pracę nad pinpointerkiem. Jaki wam by się na przykład kształt najbardziej podoba pinpointerka, na przykład z tych firmowych? Proszę pisać komentarze pod filmem. Jak się podobało, to łapka w górę, jak nie, łapka w dół.
komuś się podoba, bardzo proszę subskrybować. A ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam. Do następnego.